Stary człowiek i morze Był starym człowiekiem, który łowił ryby w Golfsztromie, pływając samotnie łodzią. I oto już od 84 dni nie schwytał ani jednej. Przez pierwsze 40 dni pływał z nim pewien chłopiec, ale po 40 jałowych dniach rodzice oświadczyli mu, że stary jest teraz bezwzględnie i ostatecznie salao, co jest najgorszą formą określenia pechoby i chłopiec na ich rozkaz popłynął inną łodzią, która w pierwszym tygodniu złowiła trzy dobre ryby. Smuciło go to, że stary co dzień wraca z pustą łodzią, więc zawsze przychodził i pomagał mu odnosić zwoje linek albo osęg i harpun i żagiel owinięty dookoła masztu. Żagiel był wyłatany workami od mąki, a zawinięty wyglądał jak sztandar nieodmiennej klęski. Stary był suchy i chudy, a na karku miał głębokie bruzdy. Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występującym wskutek odblasku słońca na morzach tropikalnych, widniały na jego policzkach. Lamy te biegły po obu stronach twarzy, a ręce miał porane głębokimi szramami od wyciągania linką ciężkich ryb. Ale żadna z tych szram nie była świeża. Były one tak stare jak erozje na bezrybnej pustyni. Wszystko w nim było stare prócz oczu, które miały tę samą barwę co morze i były wesołe i niezłomne. — Santiago — powiedział do niego chłopiec, kiedy wspinali się na stromy brzeg od miejsca, gdzie stała łódź wyciągnięta na piasek. — Mógłbym znów z tobą popłynąć. Zarobilibyśmy trochę pieniędzy. Stary nauczył chłopca łowić ryby i chłopiec go kochał. Nie, odrzekł stary, jesteś na szczęśliwej łodzi. Zostań z nimi. A przypomnij sobie, jak kiedyś przez osiemdziesiąt siedem dni nie złapałeś ani jednej ryby, a potem przez trzy tygodnie łowiliśmy co dzień takie wielkie. Pamiętam, odpowiedział stary. Wiem, że nie dlatego odszedłeś ode mnie, żeś zwątpił. Tata kazał mi odejść. Jestem jeszcze mały i muszę go słuchać. Wiem, rzekł stary to całkiem normalne bo on już nie bardzo wierzy. A nie, powiedział tamten, ale my wierzymy, prawda? Tak, odparł chłopiec. Mogę cię poczęstować piwem na tarasie? Potem zabierzemy rzeczy do domu. Czemu nie? Powiedział stary. Siedzieli na tarasie i wielu rybaków podkpiwało ze starego, ale on się nie gniewał. Starsi patrzyli na niego i robiło im się smutno. Jednak nie pokazywali tego po sobie i rozmawiali uprzejmie o prądzie i o głębokości, na jaką zapuścili linki i o tym, że pogoda się ustaliła i o wszystkim, co wiedzieli. Ci, którym powiodło się tego dnia już wrócili, wypatroszyli swoje merliny i ponieśli je rozciągnięte na dwóch deskach do składu ryb, gdzie czekały na samochód chłodnie, który miał je zabrać na targ do Hawany. Ci, co złowili rekiny, zanieśli je do przetwórni po drugiej stronie zatoczki, tam zaś podciągnięto ryby na blokach, wyjęto wątroby, odcięto płetwy, a po zdjęciu skóry mięso pokrajano na paski, żeby je nasolić. Kiedy wiatr wiał od wschodu, do przystani dolatywały zapachy z przetwórni. Ale dziś ledwo się je czuło, bo wiatr przesunął się na północ, a potem ustał i na tarasie było przyjemnie i słonecznie. Santiago zaczął chłopiec. A co? Odezwał się tamten. Trzymał szklankę w ręku i myślał o tym, co było przed wielu laty: Mógłbym ci przynieść sardynek na jutro? Nie, idź pograć w baseball. Jeszcze mogę wiosłować, a Rogelio zarzuci sieć. Bardzo bym chciał. Bo jak nie mogę z tobą mówić, to chociaż chciałbym na coś się przydać. Postawiłeś mi piwo, powiedział Stary. Już jesteś mężczyzną. Ile lat miałem, jak mnie pierwszy raz wziąłeś do łodzi? Pięć. Kiedyś wyciągnąłem rybę za wcześnie i o mało cię nie zabiła. Niewiele brakowało, a rozwaliłaby łódź na kawałki. Pamiętasz? Pamiętam jak trzepała i była ogonem i jak ławka trzasła i to łomotanie pałką. Pamiętam, jak mnie rzuciłeś na dziób, gdzie były mokre zwoje lin i czułem, jak cała łódź drga i słyszałem, jak waliłeś rybę pałką, jakby kto rozrąbywał drzewo i pamiętam ten słodki zapach krwi na sobie. Czy ty naprawdę pamiętasz, czy też to ja ci tylko opowiadałem? Pamiętam wszystko, odkąd pierwszy raz popłynąłem z tobą. Stary popatrzył na niego swymi wyblakłymi od słońca ufnymi kochającymi oczami. Gdybyś ty był mój, wziąłbym cię ze sobą i zaryzykował, rzekł, aleś ojca i matki i pływasz w szczęśliwej łodzi. A mógłbym ci przynieść sardynki, wiem, gdzie można dostać jeszcze cztery przynęty. Zostały mi z dzisiejszego dnia, włożyłem je do soli do skrzynki. Pozwól mi przynieść cztery świeże. Jedną, powiedział stary. Nadzieja i ufność nigdy go nie opuszczały, a teraz przybierały na sile, jak bryza, która się wzmaga. Dwie, rzekł chłopiec. Niech będą dwie, zgodził się Stary. A nie ukradłeś ich czasem? Ukradłbym, odparł chłopiec. Ale te kupiłem. Dziękuję ci, powiedział Stary. Był zbyt prosty, żeby się zastanawiać, kiedy osiągnął pokorę. Wiedział jednak, że ją osiągnął. Wiedział też, że nie ma w tym nic haniebnego i że nie pociąga to za sobą utraty prawdziwej dumy. Przy takim prądzie powinien być jutro dobry dzień, rzekł. Gdzie popłyniesz? zapytał chłopiec. Daleko, żeby wrócić jak wiatr się zmieni. Chcę być na morzu, nim się rozwidni. Spróbuję namówić mojego, żeby też wypłynął daleko. Wtedy jak złapiesz coś naprawdę dużego, będziemy mogli ci pomóc. On nie lubi łowić za daleko od brzegu. Nie, powiedział chłopiec. Ale ja potrafię wypatrzyć to, czego on nie dojrzy, na przykład kołującego ptaka i namówię go wtedy, żeby popłynął za delfinami. Takie ma kiepskie oczy? Jest prawie ślepy. Dziwne, powiedział stary. Nigdy nie pływał na żółwie, a właśnie od tego psuje się wzrok. Przecież ty przez całe lata łowiłeś żółwie u wybrzeży moskitów, a oczy masz dobre. Bo ze mnie dziwny staruch. A masz teraz dość siły, żeby dać radę naprawdę dużej rybie? Chyba tak. Poza tym jest wiele sposobów. Zabierzemy rzeczy do domu, powiedział chłopiec. Żebym mógł wziąć siatkę i pójść po te sardynki. Wyjęli osprzęt z łodzi. Stary zarzucił na ramię maszt, a chłopiec wziął drewnianą skrzynkę ze zwojami mocno splecionych brunatnych linek i osęg i harpun z drzewcem. Pudełko z przynętami zostało na rufie łodzi razem z pałką, którą ogłuszało się duże ryby po przeciągnięciu ich do burty. Nikt nie ukradłby nic staremu rybakowi, ale lepiej było zabrać żagiel i ciężkie linki do domu, bo rosa była dla nich szkodliwa, a stary chociaż miał całkowitą pewność, że nikt z miejscowych go nie okradnie, uważał, że zostawienie w łodzi osęga i harpuna stwarza niepotrzebną pokusę. Ruszyli razem drogą do chaty starego i weszli przez drzwi, które były otwarte. Stary oparł o ścianę maszt ze zwiniętym żaglem, a chłopiec zostawił obok skrzynkę i resztę sprzętu. Maszt był prawie tak długi jak jedyna izba chaty. W chacie zbudowanej z twardych liści palmy królewskiej, zwanych guano, było łóżko, stół, jedno krzesło, a na klepisku miejsce gdzie gotowano na węglu drzewnym. Na brunatnej ścianie ze spłaszczonych zachodzących na siebie liści silnie uwłóknionego guano Wisiał kolorowy obrazek świętego serca Jezusowego i drugi przedstawiający najświętszą pannę z Kobre. Były to pamiątki po żonie starego. Niegdyś na ścianie wisiała też kolorowa fotografia żony, ale ją zdjął, bo patrząc na nią czuł się zbyt samotny. Leżała teraz na półce w rogu pod czystą koszulą. Co masz do jedzenia? zapytał chłopiec. Garnek żółtego ryżu z rybą. Chcesz trochę? Nie, będę jadł w domu. Rozpalić ogień? Nie, sam później rozpalę. Mogę też zjeść ryż na zimno. Można wziąć siatkę? No pewnie. Nie było żadnej siatki i chłopiec pamiętał, kiedy ją sprzedali. Ale mimo to, co dzień stwarzali sobie tę samą fikcję. Nie było garnka z żółtym ryżem i rybą i chłopiec też o tym wiedział. 85 to szczęśliwa liczba, rzekł stary. Jakby ci się spodobało, gdybym przywiózł rybę, co by ważyła z góra tysiąc funtów? Wezmę siatkę i pójdę po sardynki. Posiedzisz na progu w słońcu? Dobrze. Mam wczorajszą gazetę, to sobie poczytam o baseballu. Chłopiec nie wiedział, czy i wczorajsza gazeta nie jest fikcją, ale stary wyciągnął ją z poduszka. Periko mi dał w bodedze, wyjaśnił. Wrócę, jak już będę miał sardynki. Położę twoje i moje na lodzie, a jutro rano się podzielimy. Jak przyjdę, opowiesz mi o baseballu. Jankesi nie mogą przegrać, ale ja się boję tych Indians z Cleveland. Wiesz, w Jankesów, synku, pamiętaj o wielkim Dimaggio. Boję się i Tygrysów z Detroit i Indians Cleveland. Uważaj, bo jeszcze zlękniesz się nawet czerwonych z Cincinnaty i białych pończok z Chicago. Przejrzyj to i opowiedz mi, jak wrócę. Myślisz, że warto kupić los na loterię z numerem osiemdziesiątym piątym, bo to jutro osiemdziesiąty piąty dzień. Możemy, powiedział chłopiec, ale co z twoim wielkim rekordem 87 dni? To się nie może powtórzyć. Myślisz, że znajdziesz osiemdziesiątkę piątkę? Mogę zamówić. Jeden los to jest dwa i pół dolara. Od kogo można by tyle pożyczyć? Nic trudnego, zawsze mogę pożyczyć 2,5 dolara. Ja chyba też. Tylko że staram się nie pożyczać, bo to najpierw pożyczasz, a potem żebrzesz. Uważaj, żebyś się nie zaziębił, powiedział chłopiec. Pamiętaj, że to wrzesień. Miesiąc, w którym przychodzą wielkie ryby, odparł stary. Byle kto potrafi być rybakiem w maju. No, idę po te sardynki, rzekł chłopiec. Kiedy wrócił, tamten spał w krześle, a słońce już zaszło. Chłopiec zdjął z łóżka stary wojskowy koc i rozłożył go na oparciu krzesła i na ramionach rybaka. Dziwne to były ramiona, wciąż jeszcze silne, choć bardzo stare. Szyja też była mocna, a bruzdy mniej widoczne, gdy spał i głowa opadła mu na piersi. Koszule tyle razy łatano, że przypominała żagiel, a łaty spłowiały na słońcu i przybrały najrozmaitsze odcienie. Głowa starego była jednak bardzo sędziwa, a kiedy miał zamknięte oczy, w twarzy nie było życia. Gazeta leżała na jego kolanach i ręka swoim ciężarem przytrzymywała ją wśród podmuchu wieczornej bryzy. Był boso. Chłopiec odszedł, a kiedy wrócił, stary wciąż jeszcze spał. Obudź się, powiedział chłopiec i położył mu rękę na kolanie. Stary otworzył oczy i przez chwilę powracał z bardzo daleka. Potem uśmiechnął się. Co tam masz? zapytał. Kolację, odpowiedział chłopiec. Zjemy teraz kolację. Nie jestem głodny. Chodź coś zjeść. Nie możesz łowić ryb i nie jeść. Już tak bywało, powiedział stary, wstając i składając gazetę. Potem zabrał się do składania koca. Nie zdejmuj tego koca, rzekł chłopiec. Póki ja żyję, nie będziesz jeździł na połów bez jedzenia. W takim razie żyj długo i uważaj na siebie, powiedział stary. Co jemy? Czarną fasolę z ryżem, przypiekane banany i trochę duszonego mięsa. Chłopiec przyniósł to z tarasu w podwójnej metalowej menażce w kieszeni miał dwa komplety noży, widelców i łyżek każdy zawinięty w papierową serwetkę kto ci to dał Martin właściciel muszę mu podziękować ja mu już podziękowałem ty nie musisz dziękować dam mu mięso z brzucha wielkiej ryby powiedział stary czy on już kiedyś przysłał nam jedzenie chyba tak więc muszę dać mu coś więcej niż mięso z brzucha bardzo o nas dba przysłał dwa piwa najbardziej lubię piwo w puszkach wiem ale to jest hatowaj w butelkach butelki zabieram z powrotem poczciwy jesteś rzekł stary zjemy coś przecież cię prosiłem powiedział łagodnie chłopiec nie chciałem otwierać menażki póki nie będziesz gotów już jestem gotów odrzekł stary musiałem tylko mieć czas żeby się umyć gdzieś ty się umył pomyślał chłopiec wioskowy zbiornik wody był o dwie ulice dalej muszę tu mieć wodę dla niego postanowił i mydło i porządny ręcznik Dlaczego jestem taki bezmyślny? Trzeba mu sprawić drugą koszulę i kurtkę na zimę. Jakieś buty i jeszcze jeden koc. To mięso jest doskonałe, powiedział stary. Opowiedz mi o baseballu poprosił chłopiec. W lidze amerykańskiej wygrali Ankesi? Tak jak mówiłem odparł tamten z radością. A dziś przegrali powiedział chłopiec. To nic nie znaczy: wielki DiMaggio znowu wrócił do formy. Mają tam innych w drużynie. Naturalnie, ale on przesądza sprawę. W drugiej lidze muszę między Brooklynem a Filadelfią wybrać Brooklyn. Tylko, że myślę o Dickus Sislerze i tych jego wspaniałych rzutach w Starym Parku. Nikt lepiej nie potrafi. Podaję najdłuższą piłkę, jaką w życiu widziałem. Pamiętasz, jak tu przychodził na taras? Chciałem go zabrać na ryby, ale nie miałem śmiałości go zaprosić. Później namawiałem ciebie i ty też nie miałeś odwagi. Wiem, to był wielki błąd. Mógł z nami popłynąć, mielibyśmy wspomnienie na całe życie. Chętnie bym wziął wielkiego Dimadzie na ryby, powiedział stary. Mówią, że jego ojciec był rybakiem. Może on też był taki sam biedak jak my i potrafiłby zrozumieć. Ojciec wielkiego Sislera nigdy nie był biedny i w moim wieku grywał w wielkich rozrywkach ligowych. Kiedy ja byłem w twoim wieku, służyłem jako prosty majtek na statku rejsowym, który pływał do Afryki i wieczorami widwałem lwy nad brzegiem morza. Wiem, opowiadałeś mi. Pogadamy o Afryce czy o baseballu? Chyba o baseballu, odparł chłopiec. Opowiedz mi o wielkim Jonie McGraw. Dawniej także czasem przychodził na taras. Ale był szorstki, ostry w słowach i trudno było dać sobie z nim radę, jak popił. W głowie miał tylko baseball i konie. Przynajmniej zawsze nosił po kieszeniach spisy koni i często gadał przez telefon końskie imiona. Świetny był z niego kierownik drużyny, powiedział chłopiec. Ojciec uważa, że najlepszy bo tu najczęściej przyjeżdżał, odbrał stary. Gdyby durocher dalej się tu pokazywał, co roku twój ojciec i jego uważałby za najlepszego. A kto jest naprawdę najlepszy? Lukiu czy Mike Gonzales? Myślę, że są sobie równi. A najlepszym rybakiem jesteś ty. Nie, znam innych lepszych. Kwewa, zawołał chłopiec. Jest wielu dobrych rybaków i kilku wspaniałych, ale nie ma takiego jak ty. Dziękuję ci. Ucieszyłeś mnie, mam nadzieję, że nie trafi się taka wielka ryba, która by nam pokazała, że się mylimy. Nie ma takiej ryby, jeżeli wciąż jesteś tak silny, jak mówisz. Mogę nie być tak silny, jak myślę, powiedział Stary, ale znam wiele sposobów i jestem śmiały. Teraz powinieneś iść do łóżka, żebyś jutro rano był wypoczęty, a ja odniosę to wszystko na taras. No to dobranoc, obudzę cię rano. Jesteś moim budzikiem, a moim budzikiem jest wiek, odparł Stary. Dlaczego starzy ludzie budzą się tak wcześnie? Czy po to, żeby mieć dłuższy dzień? Nie wiem, odpowiedział chłopiec. Wiem tylko, że młodzi chłopcy sypiają długo i twardo. Przypominam to sobie, rzekł stary. Zbudzę cię w porę. Nie lubię, jak ten mój mnie budzi, bo to tak, jakbym był od niego gorszy. Wiem. Śpij dobrze, staruszku.